Święta wielkanocne są to święta, które podsumowują życie każdego człowieka, zmartwychwstanie do życia wiecznego albo zmartwychwstanie na potępienie. Są one świętami radosnymi, więc wszyscy oczekujemy, że będziemy mieć udział w tym radosnym zmartwychwstaniu. Święta Zmartwychwstania Pańskiego poprzedzają święta Bożego Narodzenia, okres Wielkiego Postu. Po narodzeniu przechodzimy pewien etap naszego życia, wzrastanie, dojrzewanie, praca, który wypełniony jest różnymi sytuacjami, radością, cierpieniem, pracą, trudnościami. I okres Wielkiego Postu jest takim czasem remamentu naszego życia. Jest także okresem, kiedy możemy odnaleźć siłę i nadzieję w tych codziennym zmaganiu się z trudnościami. Nadzieja, która wiąże się z odkupieniem, z męką Chrystusa, który odkupił każdego człowieka, dał mu tę szansę po grzechu pierworodnym być dzieckiem Bożym. I życzę wszystkim moim rodakom na Ukrainie, rodakom w Polsce i na całym świecie, a także wszystkim słuchaczom Radia Maryja i telewizji Trwam, telewidzom, by mieli udział w tym radosnym zmartwychwstaniu, by ich życie było napełnione zawsze pokojem Chrystusa Zmartwychwstałego. Życzę także smacznego, święconego i radosnego Alleluja. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie powstał. Alleluja.